Witajcie w Holokronie. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam pokrótce wszystkie kanoniczne świątynie Jedi. O części z nich mamy oczywiście więcej informacji niż o pozostałych, ale postaram się omówić każdą choćby po jednym zdaniu. Zapraszam. Świątynie Jedi były budowlami zbudowanymi przez Zakon na wielu światach w całej galaktyce. Zostały zbudowane w cichych miejscach, w których często znajdowały się rzadkie kryształy Kaiber. Chociaż pierwsza z tych świątyń została wzniesiona na wodnym świecie Anto, ta zbudowana na korsent, na fundamentach starożytnych, Świątyni Sithów ostatecznie stała się główną kwaterą zakonu. W rzeczywistości wiele świątyni Jedi zostało zbudowanych na podbitych świątyniach Sithów w celu oczyszczenia tego miejsca. Lista kanonicznych świątyń prezentuje się następująco. Świątynia na ilu? Na Ilum znajdowała się kryształowa jaskinia. Świątynia była miejscem i celem pielgrzymek członków zakonu, podczas których odbywało się tzw. zgromadzenie i pozyskiwanie kryształów Kyber dla młodzików. W roku 34 po bitwie o Jawin, Paul Dameron zniszczył bazę Starkiller super broń wbudowaną w powierzchnię Ilum, niszcząc planetę i przypieczętowując los świątyni. Świątynia na Tytonie. Wiemy jedynie, że takowa świątynia istniała na powierzchni planety, ale nic więcej o niej nie wiadomo. Jest ona znacznie bardziej rozbudowana w legendach. Świątynia na Wroga z Was. Do czasu galaktycznej wojny domowej świątynia była w ruinie. Luke Skywalker udał się do ruin na Wroga z Was, aby dowiedzieć się więcej o tym, co to znaczy być Jedi. Po tym, jak dowiedział się o jej lokalizacji z Holokronu, który zawierał wiadomość od mistrza Jedi Finla Wo, który kiedyś stacjonował w świątyni. Świątynia na Osusie. To tak zwana pierwsza świątynia, zwana również jako Praxeum Jedi. Świątynia miała mozaikowe podłogi, które zostały odzyskane i używane w nowszej kwaterze głównej na Korsent. Świątynia na Osusie była kiedyś uważana za pierwszą świątynię Jedi i miejsce, w którym to pierwotnie stało wrażliwe na moc Wielkie Drzewo. Według historycznych eposów kweldromy Praxeum zostało zbudowane, aby pomieścić pielgrzymów Jedi poszukujących Oka Ashanli. Świątynia Skywalkera na Osusie. W nowym kanonie, w niedawno wydanej powieści Shadow of the Sith, dowiadujemy się, że świątynia Luka Skywalkera, którą widzimy w budowie w jednym z odcinków serialu Mandalorian znajduje się właśnie na Osusie. Nie ma ona na razie nic wspólnego z poprzednią, ale być może będzie w jakiś sposób to redkonowane, lub też jest po prostu drugą oddzielną świątynią. Świątynia na Dantuin. Zapisy o Jedi na tej planecie sięgają kilku wieków wstecz, ale najwyraźniej opuścili ją przed wojnami klonów. Świątynia na Lotal. Świątynia ta była starożytną i megalityczną strukturą założoną i utrzymywaną przez zakon przed zakończeniem wojen klonów i wykonaniem rozkazu 66. Była jedną z nielicznych, która nie została zniszczona przez Imperium Galaktyczne. Wbudowana w iglice z naturalnego kamienia i jaskinie, które rozciągały się pod nią, była miejscem, gdzie mistrzowie zabierali swoich uczniów, aby ustalić ich gotowość do pozostania pełnoprawnym Jedi. Świątynia na Devaronie. Miejsce to zwane było również jako Świątynia Edit. Było to miejsce osobistego odrodzenia, ale również służyło jako fortyfikacja dla swoich gości. Republika Galaktyczna używała jej jako bazy podczas wojen klonów, a świątynia stała się istotną placówką w kampanii Republiki przeciwko Konfederacji Niezależnych Systemów. Świątynia na Ledewi, składająca się z dwóch odmiennych wież, przypominających te, które wieńczyły Wielką Świątynię Jedi na Corsent, świątynia była pusta w czasie wojen klonów. Grivius doprowadził do zniszczenia struktury tej budowli, ale nexus mocy pozostał nienaruszony. Świątynia na Asha Sri. Świątynia ta została zbudowana na szczycie świątyni Sithów w celu powstrzymania i stłumienia mrocznej mocy znajdującej się w jej wnętrzu. W czasie wojny pomiędzy najwyższym porządkiem a ruchem oporu świątynia popadła w ruinę, a obok niej wyrosła placówka handlowa. Świątynia na Latarni Gwiezdny Blask. Największa świątynia poza Korsent, miała służyć jako centrum działań Zakonu Jedi na zewnętrznych rubieżach i poza nimi. Obsadzona przez najbardziej doświadczonych członków Zakonu, zapewniała wszystko, czego Jedi mogli potrzebować, aby służyć mieszkańcom galaktyki i mocy. Świątynia na Takodanie. Świątynia ta została zbudowana na jeziorze Nimwi i była nadzorowana przez Sawinę Besatrix Malagan w czasach Wielkiej Republiki. Doszło tam swojego czasu do potyczki z Nihilami. Gdybyście chcieli odcinek o świątyniach z legend, a tych, delikatnie mówiąc, jest dosyć sporo, to dajcie znać, przygotuję dla Was. Odcinek o wszystkich. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Zajrzyjcie do oficjalnego sklepu Holokronu. Dajcie znać, o czym chcecie kolejne odcinki. Łapka w górę, mile widziana. Uszanowanie dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.